Świat sportu, a w szczególności tego siłowego, poniósł bardzo dotkliwą stratę. Wojciech Polak, znany pod pseudonimem Agresywny Wojtek, przegrał walkę z chorobą i opuścił ten świat. Smutną wiadomość przekazało KFD.pl na swoim facebookowym profilu. Agresywny Wojtek to ikona polskiego sportu siłowego. Jego życie śledziły setki tysięcy, a może nawet i miliony internautów. Siłacz dźwigał kolosalne ciężary, prowadził treningi personalne, nagrywał zabawne filmiki z wkręcania swoich klientów. Historie bramkarza to legendarne produkcje w internetowych kronikach filmowych. Były czasy, że prawie każdy internauta kojarzył charakterystyczną gadkę Wojtka i jego niesamowite opowieści z pracy. W listopadzie 2019 roku, którym mówił o tym, że koniec z dźwiganiem w jego życiu. Jedyną szansą dla Wojtka był przeszczep nerki, który, jak wiemy, jest operacją niezwykle kosztowną. Wojtek nie poddał się i do końca walczył z chorobą. Był ikoną polskich sportów siłowych, wszyscy go zawsze kojarzyli jako niezwykle uśmiechniętą i pozytywną osobę. Filmiki opowiadające o jego pracy w połączeniu z jego rozbrajającym poczuciem humoru szturmem podbiły internet. Agresywny Wojtek to osoba, która na stałe zapisała się w historii polskich sportów siłowych i internetu. Do ostatniej chwili, pomimo braku środków na leczenie, nie chciał zbierać pieniędzy od obcych ludzi. Dopiero w ostatnim czasie zgodził się na start takiej inicjatywy. O tym, jak wspominać go będą ludzie, niech świadczą komentarze, które możemy znaleźć na profilu KFD. Bardzo zła wiadomość. Wyrazy współczucia dla rodziny. To był facet z prawdziwymi zasadami. Szok. Naprawdę był mega pozytywnym facetem i mimo trudów robił to, co kocha. Szkoda chłopaka. Zasady Wojtka mogliśmy poznać w serii opowieści z bramki. W szczególności w odcinkach, gdy dzielił się swoimi historiami z podrywów. Społeczność związana z kulturystyką i siłownią pogrążyła się w żałobie. Wojtek odszedł w wieku 32 lat. Nieuleczalna choroba siłacza przypominającego sylwetką greckie rzeźby zrobiła wrak człowieka. Do końca się jednak nie poddawał. Wojciech Polak, a dla nas przede wszystkim agresywny Wojtek, może być inspiracją dla ludzi. Jego pasja, zaangażowanie i miłość do tego, co robił, były niesamowite. Pokazywał, że mimo wielu ograniczeń i barier, można wymagać od siebie coraz więcej i więcej. Agresywny Wojtek na stałe zapisze się w kartach polskiej kulturystyki i internetu.